Między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim miał się rozegrać turniej bokserski. Jednak dzień przed turniejem zawodnik radziecki złamał sobie rękę podczas treningu. Na to jego trenerzy sobie myślą, jeśli nikogo nie postawimy na ringu, to co sobie pomyślą o nas Amerykanie? Musimy kogoś niezwłocznie znaleźć. I poszli szukać. Patrzą, a tu Iwan Orzepole. Trenerzy podeszli do niego i mówią, Iwan... Jak wytrzymasz jedną rundę na ringu bokserskim, to dostaniesz 100 dolarów. Ano, wytrzymam odparł Iwan. Nadszedł dzień rozgrywki. Trenerzy radzieccy ustawili Iwana na ringu i obserwują. Walka się rozpoczęła. Iwan stoi po środku i rozgląda się, bo przecież tu tak kolorowo, światełka, kamery, pełno ludzi, wszyscy patrzą się na niego. Tylko jakiś facet lata dookoła niego i bije go po twarzy. Koniec rundy pierwszej. Trenerzy radzieccy podbiegli do Iwana i mówią Iwan, jak wytrzymasz drugą rundę, to dostaniesz 200 dolarów. Ano, wytrzymam. Rozpoczęła się runda druga. Iwan znowu się rozgląda dookoła, bo nigdy w życiu nie był na zawodach bokserskich. I znowu jakiś facet lata i bije go po twarzy. Koniec rundy drugiej. Radzieccy trenerzy podbiegają do Iwana i mówią: „Iwan, jak wytrzymasz trzecią rundę, to dostaniesz 500 dolarów”. „Wytrzymam, wytrzymam”. Runda trzecia. Iwan znowu się rozgląda i znowu jakiś facet biega dookoła niego i bije go po twarzy. Koniec rundy trzeciej. Bardzo podekscytowani trenerzy podbiegają do Iwana z entuzjazmem i proponują: „Iwan, jak wytrzymasz czwartą rundę, to dostaniesz 1000 dolarów” teraz kur nie wytrzymam teraz mu w pi**ole.